Dwaj przyjaciele siedzą przy kawie i rozmawiają jak spędzą nadchodzący weekend. Jeden z nich, pełen ekscytacji, zaczyna: Słuchaj, jutro idę na kolację do swojej dziewczyny. Będzie tam też jej koleżanka. Może poszedłbyś ze mną? Drugi przyjaciel, trochę sceptyczny, unosi brew i mówi: A ładna ta koleżanka? Pierwszy z lekkim uśmiechem mówi: Wiesz, wypijesz trochę i na pewno ci się spodoba. Drugi przyjaciel, niezbyt przekonany, ale widząc entuzjazm kolegi, zgadza się. Następnego wieczoru obaj pukają do drzwi mieszkania. Otwierają je dwie dziewczyny, ale gdy przyjaciele spoglądają na koleżankę, ich uśmiechy szybko znikają. Koleżanka jest powiedzmy, że daleko jej do tego czego się spodziewali. Jeden z nich rzuca szybkie, porozumiewawcze spojrzenie na drugiego. Chwila ciszy, a potem jeden z nich, zszokowany, mruczy pod nosem. Tyle, to ja na pewno nie wypiję. <grystanie> Facet z panienką spacerują po ekskluzywnych sklepach w centrum miasta. Ona przymierza kolejne ubrania, a on z lekkim uśmiechem przygląda się jej entuzjazmowi. W końcu docierają do luksusowego salonu z futrami, gdzie wszystko błyszczy bogactwem. Oczy dziewczyny rozbłyskują, jak tylko wchodzi do sklepu. Bez wahania sięga po jedno z najbardziej ekskluzywnych futer i przymierza je przed lustrem. Chcesz takie? pyta facet, wiedząc, że odpowiedź jest oczywista. Tak, kochanie. Odpowiada dziewczyna z błyskiem w oczach, wygładzając futro na ramionach. Facet podchodzi do sprzedawcy z nonszalancją i pyta: Można zapłacić czekiem? Sprzedawca, wytrenowany w handlu z zamożnymi klientami, uśmiecha się grzecznie? Oczywiście, proszę pana, ale futro dostarczymy dopiero, gdy bank potwierdzi wypłacalność. Facet wypisuje czek z pewnością siebie, wręcza go sprzedawcy i wychodzi z dziewczyną, rzucając jej jeszcze jeden uśmiech. Dziewczyna zachwycona wierzy, że to tylko kwestia czasu, aż futro wyląduje w jej garderobie. Kilka dni później facet wchodzi ponownie do tego samego salonu, zadowolony z życia, jakby nic się nie stało. Sprzedawca, widząc go, natychmiast podchodzi z wyraźnym oburzeniem. Co pan sobie myśli? Ten czek nie miał pokrycia. wykrzykuje ledwo hamując gniew. Facet. Nie tracąc ani grama spokoju, uśmiecha się szeroko i bez skrupułów odpowiada. Wiem, wiem. Ale co sobie w ten weekend użyłem, to moje. <laughs> Kobieta z kochankiem siedzą na kanapie w przytulnym salonie. Atmosfera jest spokojna, ale napięcie wisi w powietrzu. Kobieta zerka na zegar na ścianie, wyraźnie zaniepokojona mijającym czasem. Próbując zachować spokój, odwraca się do kochanka i mówi z lekkim uśmiechem, choć w jej głosie słychać nutę niepokoju. Nie chcę cię ponaglać, ale za godzinę wraca mój mąż. Kochanek, całkowicie wyluzowany, rozciąga się na kanapie, spogląda na nią z uśmiechem i spokojnym tonem odpowiada... Ale przecież nie robię nic niestosownego, prawda? Kobieta coraz bardziej nerwowo zaciska usta, i nie spuszczając wzroku z zegara, mówi z lekką nutą irytacji. No właśnie, a czas leci. Późny, jesienny, romantyczny wieczór. Za oknem słychać deszcz, a my z ukochanym siedzimy w przytulnym salonie i oglądamy telewizję. Ja wygodnie siedzę na kanapie, a on leży z głową na moich kolanach. Lekko przymykając oczy, jakby był na granicy snu. Przerwa w naszym ulubionym serialu, reklamy zaczynają się pojawiać jedna za drugą. Nagle, na ekranie, ukazuje się reklama luksusowych futer przepiękne modele, eleganckie kobiety owinięte miękkimi luksusowymi futrami które wyglądają, jakby były stworzone na miarę. Spoglądam na niego, uśmiechając się do siebie i pytam: Kochanie, kupisz mi futro. On leży z zamkniętymi oczami, zupełnie zrelaksowany, z błogim wyrazem twarzy. Słychać tylko lekkie mruczenie, jakby przetrawiał moje pytanie. Po chwili leniwie otwiera jedno oko, spogląda na mnie i z rozbrajającym uśmiechem odpowiada: Se zapuść! <laughs> Tadeusz spaceruje po parku, ciesząc się pięknym słonecznym dniem. Nagle zauważa go jego stary znajomy, Bronek. Z uśmiechem na twarzy podchodzi do tatka i woła: Cześć, Tadziu, dawno się nie widzieliśmy. Tadził odwraca się i również z uśmiechem na twarzy odpowiada. O, Bronek, miło cię widzieć. Kolega zauważa nowoczesne urządzenie w uchu Tadeusza i pyta z zaciekawieniem. Słyszałem, że masz nowy aparat słuchowy. Jak się sprawuje? Tadek z dumą dotyka aparatu i odpowiada. Tak, to prawda. Kupiłem go niedawno. Kosztował ponad cztery tysiące euro, ale było warto. Jest naprawdę świetny, najnowsza technologia. Bronek kiwa głową z uznaniem i mówi: To fantastycznie, cieszę się, że jesteś zadowolony. A jak tam rodzina? Dwadzieścia po pierwszej. Działkowiec zauważył, że u jego sąsiadów panuje spore zamieszanie. Przez płot widział, jak cała rodzina sąsiada biega po ogrodzie, machając rękami, jakby uczestniczyli w jakimś szalonym tańcu. Zaintrygowany, postanowił dowiedzieć się, co się dzieje. Podszedł bliżej i zawołał. Sąsiedzie, co tam wczoraj za święto mieliście, że tak wszyscy tańczyliście? Sąsiad, nadal lekko zdyszany, spojrzał na niego z przekąsem i mówi. „E, eee, to nie było żadne święto. To co takiego? Wyglądaliście, jakbyście świetnie się bawili. Sąsiad, spoglądając na plac z ulami, westchnął i wyjaśnił. Dziadek chciał zaszpanować swoim tańcem. Tak się schlał, aż ul przewrócił. <słyski> w sali sądowej panowała napięta atmosfera. Rozprawa rozwodowa pomiędzy państwem Nowakami przyciągnęła uwagę wielu osób. Głównym punktem sporu była opieka nad ich jedynym dzieckiem. Sędzia zasiadł za swoim biurkiem przeglądając dokumenty, podczas gdy obie strony zajęły miejsca po przeciwnych stronach sali. Matka elegancko ubrana w ciemny kostium wstała jako pierwsza. Jej twarz wyrażała determinację i Pewność siebie spojrzała prosto na sędziego i zaczęła mówić stanowczym głosem: Wysoki sądzie, uważam, że opieka nad naszym dzieckiem powinna zostać przyznana mnie. To ja nosiłam je pod sercem przez dziewięć miesięcy. Przeszłam przez trudy porodu, i od samego początku to ja zajmowałam się jego wychowaniem. Więź między matką a dzieckiem jest niezastąpiona i nierozerwalna. Jej słowa wywołały ciche szepty na sali. Sędzia skinął głową, notując coś w swoich dokumentach. Następnie zwrócił się do męża, który dotąd siedział w milczeniu. A pan co ma do powiedzenia w tej sprawie? Mąż, ubrany w prosty, ale schludny garnitur, przez chwilę zastanawiał się nad odpowiedzią. Widać było, że waży każde słowo. W końcu powoli wstał, poprawił krawat, spojrzał prosto na sędziego i mówi: Wysoki Sądzie, ja powiem krótko. Jeżeli wkładam złotówkę do automatu ze słodyczami, a po chwili automat wydaje mi batonik, to do kogo należy ten batonik? Do mnie czy do automatu? Krzychu i Marek byli starymi przyjaciółmi ze szkolnych lat. Pewnego dnia spotkali się przypadkiem na ulicy po długim czasie niewidzenia. Zatrzymali się, żeby porozmawiać i nadrobić zaległości. Marek, klepiąc krzycha po ramieniu, mówi do niego. No stary, słyszałem, że się ożeniłeś. No tak jakoś wyszło. Odpowiedział Krzysiek z lekkim uśmiechem, ale w jego głosie dało się wyczuć nutę zakłopotania. Marek zauważył to i zaciekawiony zapytał. Powiedz, do kogo jest podobna twoja żona. Krzychu zastanowił się przez chwilę, po czym odparł. Wiesz, wszyscy mówią, że do Matki Boskiej. Marek uniósł brwi ze zdziwieniem i mówi. Serio? To musi być naprawdę wyjątkowa kobieta. Pokaż mi jej zdjęcie. Krzychu sięgnął do kieszeni po telefon, przeglądając galerię zdjęć. W końcu znalazł to, które chciał pokazać i podał telefon Markowi. Marek spojrzał na ekran, a jego oczy natychmiast się rozszerzyły. Z trudem, powstrzymując zaskoczenie, wykrzyknął: O matko Boska! <śla> Mężczyzna w eleganckim garniturze wchodzi do ekskluzywnej restauracji. Wnętrze zachwyca bogatym wystrojem. Kryształowe żyrandole, miękkie obicia foteli i delikatna muzyka w tle tworzą atmosferę luksusu. Kelner podchodzi z uprzejmym uśmiechem, podaje mu menu i pyta. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Mężczyzna przegląda kartę dań, szukając czegoś wyjątkowego. Dzień dobry, czy jest może kawior? Pyta z nadzieją w głosie. Kelner spogląda z lekkim zakłopotaniem i mówi: Niestety, proszę pana, nie ma, ale możemy podać przyciemnione okulary do ryżu. <śled> Dwóch mężczyzn spotkało się przypadkiem w centrum handlowym. Po długich zakupach obaj poczuli potrzebę skorzystania z toalety. Weszli do łazienki i zajęli sąsiadujące ze sobą kabiny. Cisza w pomieszczeniu przerywana była jedynie odgłosem spłukiwania wody i cichym szumem klimatyzacji. Ten pierwszy usiadł wygodnie, oddając się lekturze wiadomości na telefonie. Po chwili zorientował się, że w jego kabinie brakuje papieru toaletowego. Rozejrzał się nerwowo, przeszukując każdy zakamarek, ale papieru nigdzie nie było. Nie mając wyjścia, zapukał delikatnie w ściankę kabiny obok. Przepraszam pana. Czy ma pan może trochę papieru toaletowego? Zapytał nieśmiało. Sąsiad z kabiny obok spojrzał na uchwyt na papier w swojej kabinie i ku swojemu zmartwieniu zauważył, że u niego też jest pusty. Niestety u mnie też nie ma, odparł z lekkim zakłopotaniem. Facet westchnął, próbując znaleźć inne rozwiązanie. A może ma pan jakąś gazetę albo czasopismo? Zapytał z nutą desperacji. Nie mam i nie zadawaj pan więcej takich dziwnych pytań. Odpowiedział lekko już zdenerwowany facet. Zapadła chwilowa cisza. Po chwili facet ponownie zapukał do sąsiada i pyta: A może masz pan chociaż rozmienić stówę?